Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder. Rok 1996 zapisał się na kartach historii gier komputerowych w dużej części przez Resident Evil, który zdefiniował to, jak powinien wyglądać survival horror. I słusznie. Pierwsza część Rezydencji Zła emanowała świetną, posępną atmosferą i zmuszała do prawdziwej walki o przeżycie. Z klasycznych części tej sagi dla mnie jest to numer jeden. Co jednak, jeśli otrzymalibyśmy tę samą przygodę, napisaną na nowo w całkowicie odświeżonej szacie graficznej? Stało się to już w 2002 roku dzięki remake'owi tej części. Niestety, możliwość zagrania w nią mieli tylko posiadacze GameCube'a i dopiero 6 lat później posiadacze Wii. Najpopularniejsze platformy musiały czekać znacznie dłużej, bo dopiero w 2015 roku cała rzesza graczy mogła zagrać w odnowioną wersję kultowego horrorka i to w jakości HD, na której to właśnie się dzisiaj skupimy. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Fabuły nie ma w sobie co przybliżać, bo zainteresowani tą pozycją zapewne znają klasyka, ale dla poprawności z grubsza ją przybliżę. Otóż oddział STARS w składzie Alpha i Bravo Team wybierają się do lasu w Raccoon City, aby zbadać serię nieznanych morderstw. Po dotarciu na miejsce zostają zaatakowani przez zmutowane psy i uciekając trafiają do opuszczonej, tytułowej rezydencji, nie wiedząc, że czai się tam najgorsze zło. Fabuła względem oryginału nie za bardzo różni się, choć można się dowiedzieć więcej szczegółów, które w oryginale nie zostały wyjaśnione. Klasycznie do wyboru mamy dwie postacie, a są to Chris Redfield oraz Jill Valentine. Ja, uwielbiając poruszać się babeczkami w grach komputerowych, oczywiście ukończyłem historię sterując naszą cudowną Jill i co ciekawe, już na początku mamy możliwość wyboru dwóch strojów. Pierwszym jest oryginalny z gry, a drugim jest ten z Resident Evil Revelations. Pierwsze, co tak naprawdę rzuca się w oczy, to fenomenalna grafika. Już pomijając, że wszystko śmiga w Full HD i 60 klatkach na PC-cie, to kurde, spójrzcie na tą grę światła i cieni. Przecież klimacik od razu pierwsza klasa się robi. Po pierwszym odpaleniu od razu byłem w niebo wzięty tym, jak można operować grą świateł, aby zrobić atmosferę. Jeszcze lepiej się prezentują lokacje na zewnątrz w dalszej części gry. Klimat grozy i osamotnienia jest tak mocarny, że aż chłodno się człowiekowi robi. Muzycznie też jest ciekawie, bo wprawne ucho wychwyci utwory, które były użyte w oryginalnym Residencie, ale także kilka nowych niuansów, które idealnie pasują do całości. Twórcy zaserwowali nam tu sporo smaczków. Przystępując do rozgrywki, byłem wręcz pewny, że przejdę grę bez zająknięcia, skoro tyle razy pierwszy Resident gościł u mnie w konsoli, a tu miłe zaskoczenie. Mimo iż wszystko jest poprowadzone tak samo, to niektóre zagadki są inne, a także rozmieszczenia przedmiotów. To samo z lokacjami. Większość pokoi jest praktycznie wierną kopią oryginalnych, ale są dodane nowe, przez co czujemy, że nie gramy w klona 1 do 1, a w zupełnie inną grę, która jest oparta na oryginale. Wiadomo, skoro to wersja HD, to musiała zostać poprawiona grafika. I jak wspominałem wcześniej, mamy tu Full HD oraz 60 klatek na sekundę, lecz szkoda, że w jakiś sposób nie poprawili oteksturowania. Czasem w oczy rzuca się, że tła są słabszej jakości, mimo że postać wygląda ślicznie. Tak samo został tu dodany współczynnik obrazu 16:9, jednak porównując go z oryginałem 4:3, widać, że część ekranu jest ucięta. Nie wpływa to w żaden sposób na odbieranie gry, ale świadomość, że coś zostało ucięte, pozostaje.
Sytuacja podobnie wygląda ze wstawkami filmowymi, które rzadko bo rzadko, ale się pojawiają. Nie wiem, czy twórcy nie mieli dostępu do plików źródłowych, ale część z nich również jest w słabszej jakości. Samą grę gra się natomiast zacnie. Resident nigdy wcześniej nie był aż tak mroczny. I to właśnie ta atmosfera jest największym atutem tej części. Czasami tak mocno się wkręcałem w klimat, że zdarzyło mi się parę razy podskoczyć, gdy nagle przez okno wleciał zombie bądź hunter, nawet jak wiedziałem, że to się zdarzy, a wystraszyć mnie w horrorach jest całkiem ciężko. Do tego sterowanie jest też dostosowane do nowszych kontrolerów, więc grając na PC z podpiętym padem od Xbox One, wszystko przebiegało wygodnie. Wydanie gry, które posiadam, to jest paczka o nazwie Resident Evil Origins. Zawiera poza omawianą częścią Residenta także Resident Evil Zero. Całość ulokowana jest na 5 płytach DVD oraz otrzymujemy również klucze na platformę Steam. O książeczce oczywiście można zapomnieć, bo tego papierka manualem z krwi i kości oczywiście nie nazwę, bo byłaby to profanacja. Resident Evil Remake to idealny przykład, jak robić dobry remake gry. Mamy wszystko oparte na oryginalnej wersji plus dodane kilka smaczków, a wszystko wsadzone w bardzo klimatyczną oprawę audiowizualną, która pasuje do tego gatunku gier idealnie. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale jak dla mnie jest to najlepsza część Residenta, bo nigdy nie pomyślałbym, że da się tego przekultowego klasyka zaprezentować jeszcze lepiej niż jego pierwowzór. Te rzeczy, co wymieniłem jako wady, to w sumie pikuś przy tym arcydziele, więc nie ma co się czepiać, tylko odpalajcie i wejdźcie w świat survival horroru w najsłynniejszej rezydencji znanej z gier komputerowych. A wy już ogrywaliście remake'a Resident Evil? Jeżeli tak, to w komentarzu napiszcie swoje przemyślenia na temat tej gry, a także pozostawcie łapę w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić żadnych materiałów na LAM Games TV.